I przy naszym telefonie zapowiadany gość, tegoroczna laureatka Nagrody Głównej podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Nagroda Złoty Opornik trafiła w tym roku do pani Anny Stachurskiej, Marii Stachurskiej, przepraszam najmocniej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I oczywiście na początek gratulacje i ukłony w stronę pani Marii Stachurskiej. Opowiedzmy naszym słuchaczom, o czym jest film Położna. Film opowiada o Stanisławie Leszczyńskiej, Położnej, no, która żyła w XX wieku i która 2 lata spędziła w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i tam przyjmowała również porody. I znana jest jako położna z Auschwitz. Opowiedzmy ciut więcej, jak sobie radziła w tych trudnych warunkach, bo wiemy, że ta niezłomna postawa towarzyszyła jej cały okres pobytu i tej trudnej pracy. Tak, no ciężka praca i bardzo taki hardcore właściwie, bo przecież te warunki, w których pracowała sztuba położnicza w obozie, no, nie wyglądała jak porodówka w szpitalu, bynajmniej były to baraki nisek zbite z ciągnącym przez środek, a po bokach z pryczami drewnianymi, których kilka kobiet na jednej pryczy było i w takich warunkach na oczach wszystkich przyszło rodzić kobietom moje dzieci. Mało tego, był rozkaz zabijania tych dzieci, szczególnie dzieci żydowskich i romskich, zaraz po urodzeniu, czego Stanisława nie zrobiła i nie wykonała tego rozkazu, za co groziła jej kara śmierci. I ta niezłomna postawa właśnie jej towarzyszyła. Proszę powiedzieć, jak się zrodził pomysł na to, żeby została pani reżyserem i żeby tę historię przenieść na obraz? Ponieważ ja od dawna robiłam swoje filmy autorskie, a kiedy przyszedł moment, że wujkowie moi zmarli i wszystkie dokumenty, rękopisy, zapiski dotarły do mnie, no w jakiś sposób czułam, że jest to testament, ale nie myślałam o tym, że ja się zmierzę z tym od 30 lat w tej prostej związana. Natomiast w pewnym zmuszona, że to ja mam to zrobić i potraktowałam to, że to jest mój obowiązek. No i tak zrobiłam. Potem dostałam następny obowiązek w biografii. No i też to zrobiłam, napisałam książkę. To jest przepiękny film, który opowiada historię bardzo, bardzo trudną, ale też piękną. Ta historia Stanisławy Leszczyńskiej, jak wyglądała po wojnie, niech pani nam opowie. No ja ją pamiętam jako dziecko, jako nastolatka. Ona zmarła w 1974 roku. No była tak głupką, niewysoką. Ona była nawet 50 coś. Była niewysoka. Natomiast była osobą taką, ja przynajmniej ją taką pamiętam, była osobą bardzo taką cichą. To nie była taka ciepła, radosna, do której się biegło. Była serdeczna, ale była z takim dystansem, z takim wycofaniem. Jak pamiętam, to najczęściej pamiętam ją w kuchni, siedzącą na kozetce, odmawiającą różaniec i pilnowaniem, że no jest ciepłe, bo zaraz przyjdą dzieci, bo zaraz przyjdą goście, bo trzeba będzie podać do stołu. I generalnie cały czas się tym zajmowała. Dom był otwarty, w związku z tym tam zawsze było mnóstwo ludzi. Natomiast ona miała pole służby. Na stołu częstowała, potem siadała, przysłuchiwała z radosnymi oczami, z uśmiechem na twarzy, ale mało kiedy mówiła. Jak przychodziłam z mamą, to prosiła ją, żeby jej śpiewała taką ulubioną przez nią piosenkę Lecisko wroneczek wiosny niesie. Moja mama zawsze musiała to śpiewać. Natomiast tak to była taka, to ją tak pamiętam właśnie, taką bardzo cichą, ale taką, no, że my młodzi to mieliśmy takie duże
ja to wtedy nazywałam, że się jej boję, bo, no, bo była bardzo wymagająca, nie tylko od siebie. W związku z tym, a szczególnie od młodych, w związku z tym wprowadzała taki, no była autorytetem, po prostu była autorytetem w rodzinie i tutaj wszyscy się jej słuchali. A kiedy się pani dowiedziała o tej historii z Auschwitz-Birkenau i o tym ratowaniu tych nowonarodzonych dzieci? Wie pani, o tym się nie mówiło w rodzinie. Było wiadomo, że na sport, ale to też my szczególnie tym się nie interesowaliśmy. Młodość ma swoje prawa. Teraz, jak mamy już te 60 lat, to wszyscy w rodzinie żałujemy, żeśmy nie dopytywali, ale wtedy interesowaliśmy się czymś innym. A ona nie mówiła, myślę, że nie mówiła z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie siać nienawiści do narodu niemieckiego, bo czasami jak tam szczególnie jej wnuczki wracały, ona z nimi mieszkała i coś z historii opowiadały na temat II wojny światowej i o mordercach, to zawsze tylko mówiła, nie mówcie tak. Nie mówcie, bo to są kalecy, bo największym kalectwem człowieka jest odczłowieczenie. Ale ja myślę, że był też drugi powód, trauma, bo ja nie wierzę, że ktoś, kto przeżył tak straszne rzeczy, chciałby o tym opowiadać. Zetknęłam się z tym, że wiele osób, które przeżyły obozy koncentracyjne, puszczają gdzieś pod koniec życia dopiero, a wyniosą to w sobie. I tak samo myślę, że w przypadku cioci było, że też nie chciała o tym mówić. Została też przymuszona do napisania raportu do Izby Lekarskiej w tym roku. Tak świat się dowiedział, co ona tam przeżywa. Jest to suchy raport, który opowiada nie o niej, a zdaje suchą relację o tym, co przeżyły tam kobiety. I ten raport to tak naprawdę stał się dokumentem. Była nawet odznaczona jakimś, zawsze była bardzo zdziwiona. Nie zrobiła nic szczególnego. Ona wykonała to, co należało wykonać, to, co było zgodne z jej sumieniem, sercem. No, po prostu to, co według niej każdy powinien zrobić. Więc ona absolutnie bohaterką się nie czuła. Przypomnijmy także, że Stanisława Leszczyńska jest służebnicą Bożą. Rozumiem, że w związku z jej postacią rozpoczęto proces beatyfikacyjny, tak? No, proces beatyfikacyjny ruszył, że tak powiem, z kopyta bardzo szybko, bo w Kurii Łódzkiej powiedziano mi, że niesamowicie szybko postęp procesu i wszystkich formalności z nim związanych. Także myślę, że rzeczywiście, jeżeli wszystkie dokumenty będą dobrze i skierowane, no to możliwe, że lada moment sprawa trafi do Watykanu, bo ona jeszcze jest na etapie diecezji. My oczywiście za to trzymamy kciuki. A jeszcze chciałam się zapytać o to, jak pani rodzina, jak pani dzieci przyjmują Stanisławę Leszczyńską, jak to młodsze pokolenie przyjęło tę historię i jak o niej mówi, jak ją przeżywa? No na pewno zaczynają to doceniać, bo też się im nie mówiło, nie patowało się tym, że w tej chwili zaczynają ją poznawać, zaczynają się tym interesować i no, widzę, że imponuje im postawa. Imponuje im postawa prababci czy pracioci. I to, że oni bardziej się interesują, niż my w tamtym czasie się interesowaliśmy. To jest ta pozytywna wiadomość, ale muszę jeszcze panią zapytać o jedną rzecz. Czy dzisiaj wybiera się pani do browarów warszawskich? Nie, bo nie, raczej nie, bo jestem troszkę chora. I chyba, że się lepiej poczuję, ale raczej nie będę, bo po prostu jestem na antybiotyku. No to życzymy w takim razie dużo zdrowia, a tych, którzy będą mieli może kiedyś okazję do tych browarów warszawskich przyjść, to też zapraszamy. Pani Maria Stachurska była gościem. Jeszcze raz gratulujemy Złotego Opornika. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno pytanie. Czy można obejrzeć na stronach internetowych już film Położna, czy na razie nie? Jeszcze na stronach internetowych nie, dlatego że film żyje życiem kinowym. I z tego, co dowiedziałam ostatnio, kanclerz Kurii Łódzkiej powiedział mi, że oni również by
jakiś seans w kinie i mówi, że jest niesamowite, bo w przeciągu 10 minut wszystkie bilety się sprzedały ludzi młodych. I wiem, że tych seansów jest coraz więcej. Tak samo był w Warszawie, po czym też musiał być drugi, bo się ludzie do kina nie pomieścili. I to jest dla mnie taką niespodzianką i taką nagrodą, że ja tak naprawdę dwa razy w tygodniu jadę gdzieś w Polskę. Jestem zapraszana, bo są w kinach i właśnie jest pełna widownia i to mnie bardzo cieszy, bo nie przypuszczałam, że na film będzie do kina tyle ludzi szło i tak się dobijało. I wiem, że bardzo dużo seansów, szczególnie jest w Łodzi, wiadomo, bo to Łódź i to jest o bohaterce tego miasta opowieść. Natomiast również w innych miastach cały czas spływają zaproszenia, bo właśnie są organizowane seanse, bo właśnie kina się zgodziły. Otwierają na film tutaj też i ludzie organizują te pokazy. To najlepsza nagroda dla reżysera, pani Maria Stachurska, reżyserka filmu Położna o Stanisławie Leszczyńskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 9:01 już jest na naszych zegarach, a ja powiedziałam o browarach warszawskich, bo Grzegorz Milko kilka minut temu mówił właśnie o tym, że dzisiaj Robert Lewandowski otwiera w Warszawie taką sportową restaurację. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, dzisiaj razem ze mną Mikołaj Poruszek, a także Nina Nowakowska, a już Grzegorz Milko wchodzi do studia i za kilka minut najświeższe wiadomości sportowe, teraz z wiadomości ze świata i z Polski. Adrian Kowarzyk. Do usłyszenia jutro o 13:00.